Każdy z nas, jak był dzieckiem, coś zbierał. Jedni historyjki, inni pudełko od zapałek. A ja, jak byłem mały, zacząłem zbierać kapsle. Wiem, że nie jestem jedyny na YouTubie, ale pokażę wam moją skromną kolekcję kapsli z początku lat 90. Są młodsze, są starsze. Kiedyś te kapsle wyglądały tak. Okocimów jest całkiem sporo. Sporo było wzorów. Sam jeszcze pamiętam je. Van Pur. Prawie jak Red Bull. Ale nie dodawał skrzydeł. Żywcze. Leżajski. Kiedyś Leżajsk to był dosyć popularnym piwem. Przynajmniej u mnie teraz nie występuje. Ale pamiętam, że to było najlepsze piwo w młodości, jakie piłem. Tu proszę bardzo, taka ciekawostka. Browar Namysłów. W tej chwili te kapsle nie są wiele warte, bo są zniszczone. Ale samo to, że są stare, nie występują ogólnie, nie są dostępne, mają nam jakąś swoją wartość. Niektórzy handlują kapslami, ja się wymieniam. Chociaż tych starych mam tylko tyle, to jest około 170 sztuk. A najfajniejszy chyba to jest browar Grybów. Ciężko do dostania są, tylko na wymianach, bo browar już dawno nie istnieje. Browar Głubczyce. Tu są regionalne ode mnie, browar Kielce. Belfast też był u nas produkowany. To wiem, że też jest jakiś kielecki, chyba odmiana Strzelca. Strzelce. Tutaj Kiper. Browary warszawskie. Nawet browar Wrocław. No kto z Wrocławia? Kojarzycie? Kojarzycie. Gdańskie. Niektóre są bardziej współczesne. O, 10,5. To było piwo. Ale już go nie ma. Przynajmniej u mnie nie występuje. Sierpiec. Ktoś kojarzy? To jest w tej chwili Kasztelan. Tak kiedyś wyglądał. Prówek Lwówek. O, tego muszę wam pokazać z bliska. Nie jest jakiś bardzo piękny Połczyn Zdrój. To jest moje odkrycie sprzed 2 lat. Lepszego piwa nie piłem. Uwierzcie mi, jak widzę w sklepie, zawsze musi do koszyka wpaść. Z Poznania, z Koszalina. Takie bardziej współczesne. Piwo Prezydent. Akurat ten kapsel, o, tu są 3 podobne. To były z browaru Tab. Gdzieś tutaj Taba miałem. Są Taby. To dopiero były sikacze. Pamiętam. Pokażę wam jeszcze magiczną sztuczkę. I patrzcie na to, co się tutaj dzieje. To wszystko to są kapsle bardziej współczesne. Brakuje mi perspektywy, żeby pokazać wszystko naraz. Pierwsze 3 rzędy, które są od góry, plus to w pudełkach, to są kapsle same powtórkowe do wymian. Reszta kapsli, czyli te 3 rzędy pierwsze i kapsle na tablicy, od której się wszystko zaczęło, to są kapsle bez powtórek, każdy inny. Taka ciekawostka, każda tacka jest wyliczona na 100 kapsli. No wiadomo, że nie są wszystkie pełne, ale jest ponad 2000 albo blisko 2000 u mnie, plus jeszcze w innej lokalizacji mam ponad 500 kapsli. Pokażę wam parę sztuk. No kto by nie chciał mieć.
Porsche. Takie też są. Między innymi dodałem tutaj kapsle powiązane z moimi subskrybentami. Zgadnijcie, o kim pomyślałem? Moje są te stare, które widzieliście, a to są wszystko kapsle syna. Bo trochę mu pomagam, trochę z nim zbieram. Jest sporo fajnych okazów, ale tak naprawdę nie da się wszystkich kapsli zebrać. Cały czas wychodzą nowe wzory, cały czas jest coś nowego. Ciężko to ogarnąć. Są katalogi, są strony, ludzie zrzeszeni, zbieracze. Są giganci, którzy mają po dziesiątki tysięcy tych kapsli, a moim celem nie jest zebranie wszystkich kapsli. Moim celem jest uśmiech na twarzy syna, kiedy się pojawi, powiedzmy, paczka z Australii, bo takie też przychodzą. Pak bati, salahat, ak Filipino. Gorące pozdrowienia oczywiście dla Jakuba Lipca, on też zbiera kapsle. No i pozdrowienia dla wszystkich z gór świętokrzyskich.